Witajcie z wersji w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrono Trigger. Sever, czy to dla nas? Tak. Zapasy żywności, ten kucharz uratował nas. Sever, jeśli nie powrócę, podziękuj mojemu bratu. Co tu się dzieje? Wojownicy Magusa rozpoczęli atak. Przechodzą przez naszą linię obrony. Przestańcie wiadolić. Przynoś się z cesarzą kwadratowego stołu. Pokonamy wojowników Magusa i przyniesiemy zaszczyt królowi. A oni mają przewagę liczebną. To nasza ostatnia linia obrony. Nie wolno nikogo przypuścić. Tak jest. No my też się włączmy do walki. Wszystko jest dobrze. I ruszamy. Dwa szkielety. Szkielety. Jestem Ozzy, najwyższy generał Magusa. Ci, którzy mu się przeciwstawiają, odpowiedzą przede mną. Tak, moje dzieci, niech poznają smak zagłady. No i... teraz mamy walkę i z Ozzy i z tymi umarlakami. Wypróbujmy ognisty cios. Widać, że Oz jest niewrażliwy na takie magiczne. Spokojmy umarlaków i... ojeju, zatkował pioruna piorunem. Ozzy woła o pomoc, dostaje 106 punktów doświadczenia, 6 punktów zdolności, 140 G. Te słabiki są silniejsze niż myślałem. Radzę się leczyć po każdej walce. Naprawdę, zaraz zobaczcie dlaczego. Mamy go. Chyba was nie doceniłem, ale nie zrobię tego ponownie. No to czeka nas walka z trzema umarlakami. Grrr, twardzi jesteś. Jak widzicie, Luka zrobiła nam się ostatnio szybsza od założenia tego pancerza od Tawana. Ognisty cios powinien zakończyć ich żywot. Ozzy znowu woła o pomoc. Cholera. Teraz bez względu na wszystko leczcie się. Myślę, że to już jest... ostatnie spotkanie z Ozzym. Tak jakby... tak. O właśnie, już po was. Nie wygrasz, lepiej się poddaj. O kurczę, ileż szkieletów? 4? To mało. Nic nie mówiłem. Kurczę. Naprzód, Zombor, zmiaż wrogów, ser Magusa. Zombor. Ten wróg jest podzielony na dwie części, górę i dół. Z tego co wiem, góra jest wrażliwa tylko na lód. Na taki lodu i cienia. Też właśnie nie atakujcie góry. Dołu też nie atakujcie technikami normalnymi. Ała! Widzicie, na razie jego ataki nie robią na nas większego wrażenia.
No. A Rolo też potrafi przypakować piąchą w górę. Bom, 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 bom! I'm a foreign malazor! No. Laser, jak widzicie, potrafi trochę odjąć życia też. Myślę tutaj użyć leczącego promienia. Tutaj uwaga, uwaga! Żadna z waszych postaci nie może mieć mniej niż 70 punktów życia. A dlaczego to wam to się niedługo okaże? O! Dół już padł. Kurczę, szybciej. Dobrze. Teraz zostało nam tylko zwykłe atakowanie. O! Ten atak odejmuje dość znaczną część naszych punktów życia, a on lubi używać ich dość często. Zombor. Co czyni go trochę problematycznym przeciwnikiem. Jest cios krytyczny. Teraz wykorzystam tą turę na podleczenie wszystkich postaci. Może przesadzam, ale... nie wolno lekceważyć bezpieczeństwa. Robo ma... no... bardzo dużo punktów życia. Też... jego może nie potrzeba nawet tak leczyć. A co udało się wykrzesać kolejny cios krytyczny. O, kolejny atak. No to są, to jest chyba jego jedyny atak, który może użyć poza lazorem teraz. No nie no, trzeci z rzędu cios krytyczny. Niszczyciel MP, kradnie MP. Po pokonaniu go on kradnie MP. Ale dostajemy trochę punktów doświadczenia, zdolności 1500 G. Sever, Robo i Luka wszyscy osiągają wyższy poziom. Ej, udało nam się przejść most Zenan. O. Most Zenan, dobrze. Chodźmy do sklepu. Witajcie, czym mogę służyć? No niewiele może, ale odnówmy nasze toniki. Wielkie dzięki. Nie, nie ma sprawy. Hotel Dorino. Dobra, chodźmy do Hotelu Dorino. Można by tu się wyspać. Dać w hotelu CEO. No co kosztuje 50 G. No i jak? Staniemy? Staniemy. Tak, spocznijcie i odpocznijcie.